Witamy na kanale Zielonej TV. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z pierwszakami. Jak czujesz się w tej szkole? Jest bardzo dobrze. Fajna szkoła, miła atmosfera. Fenomenalnie. Bardzo dobrze. W porządku. Bardzo dobrze. Ludzie są mili, nauczyciele też są uprzejmi i bardzo dobrze tłumaczą. Dobrze, trochę wymagający są nauczyciele, no ale w końcu liceum, co nie? Czuję się bardzo dobrze. Jestem w niej już w sumie pierwszy miesiąc i nauczyciele są sympatyczni, uczniowie też. No i jakby szkoła mi się podoba. Czemu akurat jedynka tutaj w Pruszczu? Jest blisko i no przede wszystkim właśnie jest fajna atmosfera. Ponieważ jest bliski dojazd i słyszałam bardzo dużo dobrych opinii o tym liceum. To bardzo fajne dojazdy, miła atmosfera, nauczyciele są naprawdę genialni. No słyszałem, że tu jest dobry poziom, że no, jak tutaj pójdę, to mnie przyjmą może gdzieś, gdzie będzie w miarę okej, okay, a nie do ZSRR, Zespół Szkół Rolniczych w Rosocinie, dla informacji. Jakby to powiedzieć, po prostu tutaj jest blisko. Z powodu dojazdu i szybkości poruszania się między miejscami, przykładowo. Dlaczego liceum, a nie technikum? Szczerze mówiąc, to naprawdę nie wiem, co jeszcze będę w życiu robił, a że dobrze mieć z takich humanistycznych przedmiotów, no to po prostu liceum. Ponieważ planuję iść na studia, a liceum mi to umożliwi. Planuję iść na studia, bo po 4 latach jeszcze mogę się upewnić, czy na pewno chcę iść na profil humanistyczny na studia, więc... Czy żałujesz, że w tym roku nie ma integracji chrztu? Tak, żałuję. Chciałbym zobaczyć, na czym to polega. Tak. Bo tutaj podobno zawsze taka fajna i tak dalej. No tak, bo myślę, że byłoby to dość fajne doświadczenie. No, powiedziałbym, że żałuję, no ale trochę nie wiem nawet, o co w tym chodzi. No ale wycieczka brzmi bardzo fajnie. No ale szkoda, że jest tak zwany k***us. No bywa. Bardzo żałuję, ponieważ dużo osób mi mówiło, że to zawsze jest w sumie najlepszy okres w pierwszej klasie i no, szkoda, że tego nie ma po prostu.